Dzień dobry Państwu. Wiosenna ocena plantacji pszenicy. Byliśmy tutaj w zeszłym roku w listopadzie. Jest to pole podzielone na dwie równe części. Od 2 lat uprawiana jedna połowa w systemie bezorkowym, top down 25-28 cm. Druga część na tą samą głębokość w systemie orkowym. Przed plonem był rzepak o zimy, a teraz rozmawiamy sobie o pszenicy zimnej. Skończyliśmy ocenę, teraz tylko podsumowanie takie wizualne. Pierwsza rzecz, która nam się jednoznacznie rzuca, czy jednoznacznie ją zauważamy, to wyrównanie powierzchni plantacji, a przede wszystkim wyrównanie fazy rozwojowej roślin. Pszenica ta, na której teraz jesteśmy, to jest uprawa bezorkowa. Dobrze rozmieszczone rośliny, równomiernie rozmieszczone i to najważniejsze, rośliny są w zbliżonej fazie rozwojowej. Nie ma tutaj roślin wyraźnie większych i wyraźnie mniejszych. Także faza rozwojowa jest bardzo wyrównana, pszenica rozwija się dobrze. Nie było tutaj takiego mocnego przesuwania gleby wynikającego z nadmiernych opadów, a pamiętamy, że tutaj jesienią spadło 1000 litrów na metr kwadratowy, także bardzo dużo. Zresztą teraz podczas kopania też się okazuje, że gleba jest bardzo, bardzo wilgotna. Rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, mówiąc o systemie uprawy bezorkowej. Specjalnie wybrałem miejsce, w którym mamy troszkę słabszą obsadę, rozluźnioną, tylko po to, żeby Państwu pokazać jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, bardzo ciężka ziemia. Są wyraźne popękania zarówno na uprawie orkowej, jak i bezorkowej, no niestety taka gleba. Natomiast bardzo wyraźnie widać tutaj kanały, które pozostawiły po sobie dżdżownice. Tu już mamy pierwszy symptom, taki na dzień dobry, o wysokiej aktywności biologicznej gleby, o czym nam świadczy właśnie na przykład żerowanie dżdżownic. Uprawa orkowa pszenicy od 2 lat jest tutaj prowadzona, cały czas powtarzana uprawa orkowa. W zeszłym roku również była zrobiona uprawa orkowa, przedplon rzepak o zimy, w tym roku pszenica o zima. Też jesteśmy po ocenie pszenicy, na co należy zwrócić uwagę w tym wypadku. Gleba po uprawie orkowej była bardzo pulchna. Nie była dostatecznie dobrze doprawiona, była zbyt rozpulchniona. Nie było w powierzchniowej warstwie resztek pożniwnych, więc ta gleba zupełnie inaczej się zachowywała. Jakie są tego skutki? Przede wszystkim skutki są takie, że mamy wyraźne ślady po przejeździe kół ciągnika. Na całym polu, no niestety tego nie będzie widać w nagraniu, ale na całym polu systematycznie mamy powtarzane ślady przejazdów kół ciągnika. Była inna nośność gleby, inna nośność gruntu. Przy każdym jednym przejeździe mamy zagęszczenie. To się powtarza na całym pasie. Nie było tego na uprawie bezorkowej. Natomiast rośliny, generalnie obsada jest bardzo dobra, natomiast są rośliny jak gdyby w różnych fazach rozwojowych. Są rośliny wyraźnie lepiej rozwinięte i rośliny wyraźnie słabiej rozwinięte. Te rośliny słabiej rozwinięte są to rośliny, które podczas siewu zostały umieszczone trochę za głęboko. Później podczas intensywnych opadów na uprawie orkowej następowało przemywanie gleby, ruszanie gleby, przenoszenie jej, więc mamy to pole z jednej strony troszkę zalane, z drugiej strony troszkę wypłycone. Nie jest to zjawisko korzystne, jest to zjawisko, które zdecydowanie negatywnie wpływa na rozwój pszenic. Natomiast chciałbym pokazać Państwu, tak jak na poprzednim polu, pokazać fragment gleby. Również tą glebę mamy mocno spękaną, no, jest to ta sama gleba, mamy mocno spękaną, ale jak popatrzymy, tutaj ewidentnie mamy wyraźnie mniej śladów po bytowaniu dżdżownic. Jest to dobra gleba, jest to gleba bardzo żyzna, natomiast już na tym etapie możemy powiedzieć, że aktywność biologiczna czy życie mikrobiologiczne gleby i docelowo występowanie dżdżownic są na tej części pola wyraźnie słabsze.